Cześć, witajcie w kolejnym filmie z cyklu wywiadów Indeksu w kieszeni. Moim dzisiejszym gościem jest Jan. Cześć. Cześć. Jan, prowadzisz zajęcia przygotowujące do olimpiady historycznej dla szkół podstawowych oraz zajęcia przygotowujące do matury z historii, ale zanim przejdziemy do tych tematów, no to jestem pewny, że widzowie chętnie usłyszeliby parę słów na twój temat. Mógłbyś na przykład zacząć od tego, gdzie studiujesz? Studiuję obecnie na Uniwersytecie Warszawskim, na prawie i teraz jestem na drugim roku studiów. Jasne. A powiedz, czy twoje zainteresowanie do historii wzięło się z jakiegoś konkretnego wydarzenia? W którymś momencie stwierdziłeś, że od teraz będziesz się zajmował historią? Czy był to taki naturalny proces wzrastającego zainteresowania? Tak, to sądzę się zaczęło już jeszcze przed nauką historii w szkole podstawowej. Jakoś zawsze po prostu interesowały mnie tematy związane z różnymi po prostu historiami. Nie chodziło o samą naukę, tylko chodziło o różne wydarzenia, które były ciekawe. Gdzieś zbierałem różnego rodzaju jakieś takie broszury, książki z ilustracjami, które też wtedy były dla mnie najciekawsze. I po prostu też od kiedy pamiętam, zawsze lubiłem opowieści, narracje różnego rodzaju, więc z różnych przedmiotów, które były później już właśnie w szkole, historia była najbliższa tym różnym moim zainteresowaniom i to wszystko zostało jeszcze w pewien sposób tak podbudowane przez to, że moja nauczycielka w szkole podstawowej była taka bardzo aktywna, nastawiona na sukcesy uczniów w olimpiadach, więc różne koła przez nią organizowane pomogły mi później rozwinąć się i brać udział w następnych konkursach. Jasne, czyli taka zwykła ciekawość tak naprawdę przerodziła się w to zainteresowanie. No to przejdźmy już może do samych tematów związanych z olimpiadą historyczną dla szkół podstawowych, tak zwaną dla juniorów. Powiedz proszę, jak wygląda struktura tej olimpiady? Jakie etapy kolejno po sobie następują? Czego po prostu może się uczestnik spodziewać? Olimpiada historyczna dla szkół podstawowych dzieli się na trzy etapy. Pierwszy etap jest najprostszym i też najmniej rozbudowanym, ponieważ składa się tylko i wyłącznie z egzaminu pisemnego, którego zdecydowana większość są to takie zadania krótkiej odpowiedzi, gdzie zazwyczaj pracujemy z jakimś źródłem, z tekstem z epoki, z ilustracją, ze zdjęciem jakiegoś na przykład budynku czy z mapą i musimy na podstawie tego opisywać różnego rodzaju wydarzenia czy procesy historyczne. Na samym końcu mamy jeszcze rzecz troszeczkę już trudniejszą, czyli pracę pisemną, mamy podany pewien temat, który już musimy w takiej większej ilości słów opisać. Z każdej szkoły przechodzi 5 osób z najwyższym wynikiem, no i później następuje etap okręgowy. Etap okręgowy jest taki klasyczny, podobnie jak w olimpiadzie historycznej, tej takiej zwykłej dla szkół średnich, bowiem składa się on niejako z dwóch części i przejście do pierwszej części drugiego etapu nie jest równoznaczne z przejściem do drugiej części drugiego etapu. W pierwszej części drugiego etapu mamy do czynienia z bardzo podobnym testem pisemnym jak w pierwszym etapie, natomiast druga część drugiego etapu jest już czymś troszeczkę bardziej skomplikowanym, ponieważ jest to egzamin ustny, dla wielu uczestników jest to jakaś nowość pewnie. Egzamin ustny jest o tyle w pewien sposób ułatwiony dla przystępujących uczniów, że na samym początku musimy opisać pewne zagadnienia, ale do tego zagadnienia możemy się przygotować z wyprzedzeniem. Mamy podane tematy, wybieramy jeden z tematów i ten temat po prostu prezentujemy. Później komisja może zadawać pytania. Zazwyczaj jeśli pojawią się jakieś niejasności albo na przykład coś nie dopowiemy, to pewnie będą chcieli rozjaśnić wszystkie te tematy. No a na samym końcu, jako ostatnia, powiedzmy, część tej odpowiedzi ustnej, to są lektury. Mamy do przeczytania kilka lektur z większego wyboru, no i komisja może zadawać pytania. Te pytania są różne, czasami takie ogólne na zasadzie, o czym ta książka była. No jeśli komisja jest bliżej zaznajomiona z jakąś pozycją, no to wtedy może zadawać konkretne pytania dotyczące treści. Natomiast sądzę, że nie ma co się przejmować tym egzaminem ustnym jakoś tak bardziej niż jest to konieczne z racji na to, że komisja zazwyczaj przyjaźnie traktuje uczestników i stara się, żeby nie było to dla nich jakieś traumatyzujące, tylko raczej spokojne. No i trzeci etap jest najbardziej złożony, no i do trzeciego etapu przechodzi zazwyczaj najmniej osób, dlatego że z każdego okręgu przechodzą tylko 4 osoby, z wyjątkiem jest okręg warszawski, z którego przechodzi 6 osób. No i egzamin w etapie trzecim również składa się z dwóch części, z czym, że tutaj już wszyscy uczestnicy biorą udział zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części trzeciego etapu. Pierwsza część trzeciego etapu jest to egzamin pisemny, ale w przeciwieństwie do pierwszego i drugiego etapu nie jest on z podstawy programowej, tylko jest on z pewnego ścisłego zagadnienia, które jest podane zawczasu, oczywiście z
jakimś wykazem książek czy innych źródeł, które pomogą w przygotowaniu. To nawet nie jest epoka, tylko to jest jakieś szczegółowe zagadnienie z danej epoki i z tego jest ten egzamin pisemny. Później następuje egzamin ustny, który różni się od tego egzaminu ustnego z drugiego etapu, bowiem nie mamy tutaj zawczasu do przygotowania jakiegoś tematu, tylko na początku wybieramy po prostu epokę. Jest kilka epok, z takich tych najbardziej znanych jest starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX i XX wiek. No i w ramach tej epoki możemy dostać dowolne pytanie, więc no, trzeba bardzo dobrze poznać tą epokę, no najlepiej nie tylko z takiego podstawowego zakresu gdzieś podręcznikowego, no tylko już trochę głębiej wejść w różnego rodzaju wydarzenia i procesy. No a dalej mamy oczywiście też lektury, tylko że jest ich więcej niż w drugim etapie. Mhm, jasne, a powiedz, jak to wygląda czasowo? Kiedy ma miejsce etap szkolny, a kiedy etap finałowy? Ile miesięcy musimy przeznaczyć tak naprawdę na olimpiadę? Ta olimpiada jest dość mocno skompresowana względem chociażby olimpiady historycznej dla liceum, to znaczy jest troszeczkę krótsza, dlatego że no, zaczyna się na przełomie września i października, są te etapy, one są oczywiście w szkołach, więc to jest też taki zazwyczaj najlżejszy etap, bo jesteśmy w takim środowisku, które jest nam znane. Później ten trzeci etap odbywa się najczęściej gdzieś w marcu jeszcze, a chociażby w tym roku już teraz, kiedy to nagrywamy, jest końcówka marca, to już jesteśmy po trzecim etapie. Jasne, no tak czy siak, pomimo tego, że jest tu formuła skompresowana, o której powiedziałeś, może być to nie lada przedsięwzięcie właśnie dla takiego młodego ucznia. Dlatego zastanawiam się, dlaczego ludzie tak czy siak biorą udział w tej olimpiadzie z roku na rok. Co jest głównym czynnikiem motywującym do startu w olimpiadzie? Wydaje mi się, że tutaj nie mamy tak naprawdę nic do stracenia. Mamy poza tym kilka lat, żeby spróbować zazwyczaj. Jest to, można powiedzieć, w pewnym rodzaju jakaś przygoda, dlatego że tutaj możemy tylko zwyciężyć, a jak nam się nie uda, no to nie ponosimy żadnych negatywnych konsekwencji, tak jak w szkole, kiedy dostaniemy, prawda, jedynkę. A poza tym, jeśli lubimy historię, to poznawanie tych tematów może być też po prostu dla nas ciekawe. Jest też jakimś wyzwaniem, rodzajem sprawdzenia się i odnalezienia się w warunkach trochę innych niż takie zwykłe bycie w szkole z tygodnia na tydzień i pisania sprawdzianów, bo jest to po prostu też przydatne na następne etapy naszego kształcenia, szkoły średniej, czy już później studiów, gdzie żeby osiągać dobre wyniki, musimy starać się robić coś trochę więcej niż taka podstawa i to, co jest nam tylko nakazane, więc sądzę, że to połączenie tych czynników jest najczęstsze. Jasne, bardzo częstym i ważnym zagadnieniem dla osób zbliżających się do końca podstawówki jest rekrutacja do liceum. Czy start w olimpiadzie i odniesienie w niej sukcesu w jakiś sposób pomaga w postępowaniu rekrutacyjnym? Tak, jak najbardziej. Jeśli odniesiemy sukces na olimpiadzie, no szczególnie mówimy tutaj oczywiście o trzecim etapie, no to zazwyczaj jesteśmy przyjmowani w pierwszej kolejności bez konieczności przechodzenia całego etapu rekrutacyjnego. Jasne, no to wiemy już w takim razie, dlaczego startować w tej olimpiadzie, to przejdźmy do sposobów na przygotowanie. Opowiedz mi proszę o tym, jak wygląda kurs przez Ciebie prowadzony. Kurs tak naprawdę ma dwie ścieżki przygotowań, które można też wybrać, kiedy się na niego zapisujecie. Pierwsza ścieżka jest to e-learning. Jest to prowadzone w formie tekstowej, takiej asynchronicznej. Uczeń pracuje indywidualnie, ma kontakt z prowadzącym, czyli w tym wypadku ze mną, dostaje takie paczki materiałów nazywane modułami. Tych modułów jest 20 kilka i one obejmują całą podstawę programową historii. Pracuje nad prezentacjami, które tam ma, wypełnia testy, różne prace domowe, to jest wszystko też dostosowane do formy olimpiady, chociażby do prac pisemnych czy do odpowiedzi ustnej i też zadania, które uczeń ma przed sobą, właśnie do tego są dopasowane, a później kontaktuje się ze mną. Wysyła testy, ja te testy sprawdzam, ale no to nie tylko opiera się na sprawdzaniu prac, to mogą być także różnego rodzaju pytania dotyczące samego przygotowywania się, czy dotyczące olimpiady, wątpliwości, no ten kontakt jest otwarty dla ucznia i im lepiej z niego skorzysta, tym lepiej dla niego. Mhm. To jest ta pierwsza ścieżka, o której powiedziałeś. Mhm. Jeszcze jest jakaś druga, jak ona wygląda? Tak, są to zajęcia, które dla uczniów mogą być takie trochę bardziej intuicyjne, bo są to zajęcia w trybie synchronicznym, trwające zazwyczaj 2 godziny i mogą one się odbywać w zależności od rodzaju wybranych zajęć w klasie lub online poprzez spotkanie, które jest organizowane.
I zazwyczaj to przebiega trochę przyjemniej i może efektywniej niż zajęcia w szkole, dlatego że grupy są stosunkowo niewielkie, po kilkanaście albo czasami nawet kilka osób, przez co tryb nauki może być bardziej dopasowany do potrzeb konkretnych uczniów i też kontakt z prowadzącym może być bardziej dynamiczny. Jasne, czyli innymi słowy, zarówno ci, którzy wolą pracować indywidualnie, znajdą coś dla siebie, w tym przypadku ten tryb e-learningowy, jak i ci, którzy jednak preferują te prace grupami. No dobra, no to powiedz mi w takim razie o materiałach, które są tak naprawdę podstawą kursu. Co w nich się znajduje? Mówiłeś o tych modułach. Czy są tam jedynie prezentacje z jakąś taką suchą wiedzą, czy również jakieś sposoby na sprawdzenie, czy dobrze przyswoiliśmy tę wiedzę? Mhm. Prezentacje są podstawą, jeśli chodzi o naukę. No nie są one takie właśnie suche, dlatego że jest tam zawsze dużo ilustracji, są one dość barwne, więc po prostu sądzę, że całkiem przyjemnie można przyswajać ten materiał. Natomiast jak najbardziej z kilka różnych form w każdym module sprawdzenia swojej wiedzy. Taką podstawową formą jest test, który weryfikuje wiedzę nabytą z tego konkretnego modułu, ale zanim w ogóle nawet przejdziemy do prezentacji, to jest kartkówka, która weryfikuje wiadomości z poprzedniego modułu, dzięki czemu ta wiedza raczej nam tak od razu nie wyleci po napisaniu testu, tylko bardziej będziemy jednak musieli starać się gdzieś tam ją mieć w swojej głowie. Oprócz tego sądzę, że może najciekawszą formą sprawdzenia się w module jest coś, co może ma taką nieprzyjemną nazwę, bo to jest praca domowa, ale bardziej jest to, są to zadania, które są nie nastawione tylko na takie zwykłe sprawdzenie wiedzy, ale właśnie na bardzo konkretne przygotowanie się do konkretnej formy olimpijskiej. Zazwyczaj jest to na przykład napisanie takiej już dłuższej pracy na temat, który jest podany w takiej pracy domowej, ale często jest to na przykład znalezienie w sieci jakiegoś artykułu historycznego i opisanie go tak, jakby to była moja lektura na olimpiadę. Albo stworzenie konspektu wypowiedzi ustnej i nagranie sobie tego na dyktafon i przesłuchanie się. Więc to są dobre formy, żeby później, kiedy uczeń przyjdzie na olimpiadę, nie czuł się taki rzucony na głęboką wodę, tylko był oswojony z tymi różnymi formami. Jasne, czyli faktycznie możemy się do tego przyzwyczaić. A powiedz proszę, z twojego doświadczenia, które zagadnienie sprawdzone na olimpiadzie historycznej jest najbardziej problematyczne dla uczniów? Czy tutaj mówimy o którejś konkretnej epoce historycznej, czy o czymś innym? Wydaje mi się, że epoki historyczne bardziej są związane z konkretnym uczniem, niektórzy po prostu wolą tą albo inną. Natomiast najtrudniejsze wydaje mi się, że są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jednak nauczenie się całości tego materiału, który no jednak jest dość potężny, to nie ma co udawać, że to jest mało tematów i pewnego rodzaju to według mnie jest jeszcze trudniejsze, takie głębsze zrozumienie tego, że nie tylko uczymy się dat i takiego suchego opisu wydarzeń, tylko rozumiemy pewnego rodzaju bardziej skomplikowane procesy, przyczyny, różnego rodzaju tło danych wydarzeń, no bo to nigdy nie jest tak, że nie wiem, pewien władca jakiegoś dnia sobie wstał z łóżka i postanowił, że nie wiem, rozpocznie jakąś wojnę. To zazwyczaj ma bardzo wiele różnych przyczyn i zrozumienie tego i ładne przedstawienie tego na olimpiadzie pozwoli nam wyróżnić się spośród innych uczniów, którzy na przykład tylko powiedzą, że w danym roku wydarzyło się to i to. Jasne, no dobra, rozumiem. To zbliżając się już powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie. Powiedz proszę, czy jest jakaś taka konkretna porada lub wskazówka, której udzielasz uczniom, która być może pozwala im zminimalizować część stresu, który towarzyszy przygotowaniom, lub po prostu uniknąć części błędów? Wydaje mi się, że tutaj właśnie to założenie, że tutaj nie robimy tego dlatego, że ktoś nam to każe i jak nam się nie uda, to będziemy mieli problemy, tylko podejście pozytywne do tego, że jest to wyzwanie, że jest to coś dodatkowego i tak naprawdę pozwoli nam się to sprawdzić. Oprócz tego po prostu dobre, rzetelne przygotowywanie się, szczególnie jeśli wiążemy z olimpiadą sporo oczekiwania, to warto jak najwięcej czasu poświęcić nie tylko na taką suchą naukę tekstu, danych wydarzeń i tym podobnych, ale też wejście w pewnego rodzaju takie całą otoczkę historii, czyli oglądanie ilustracji, oglądanie zdjęć, na przykład właśnie różnych stylów architektonicznych, map, tekstów źródłowych, dzięki czemu lepiej nam pójdą te różne zadania maturalne, które są związane nie tylko właśnie z taką suchą wiedzą, ale z pewnego rodzaju połączeniem tej wiedzy z danymi źródłami. Jasne, no dobra, to dzięki w takim razie za odpowiedzi. Myślę, że teraz już wiemy, od czego zacząć nasze przygotowania i na co zwrócić szczególną uwagę. Więc jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dzięki. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.